Ten gość kilka dni temu właśnie rzucił pracę i przez najbliższe pół roku ma zamiar podróżować. Jest właśnie w drodze do Republiki Południowej Afryki, a dokładnie do Kapsztadu. Po ponad 20 godzinach lotu dotarłem do Kapsztadu. Moje pierwsze wrażenia są ciężkie do opisania. Góry wznoszące się na kilometr wysokości, piękne plaże, dzikie zwierzęta, pingwiny na plażach. A zresztą, sami zobaczcie. Przypadkiem poznanymi dziewczynami z Polski wybrałem się zobaczyć przylądek Dobrej Nadziei. To jest najbardziej wysunięta na południe część Afryki. Kolejnego dnia przyszedł czas na góry. Piękne miejsce. Kończyła mi się woda, ale już jest blisko. Ważne, że wejdę tam na piechotę, na nogach, a nie jak frajerzy kolejką. Góra Stołowa w Kapsztadzie ma kilometr wysokości i nie było łatwo wejść na nią komuś z moją kondycją, ale widoki wynagrodziły wszystko. Kiełbasa ze strusia. Ciekawe. Kiełbasa, nie wiem co to jest za zwierzę, ale afrykańskie. Zobaczyłem tylko mały wycinek RPA, ale muszę przyznać, że Kapsztad i jego okolice to bardzo piękne i ciekawe miejsce. Spędziłem tam tylko niecałe 2 tygodnie i przyszła pora ruszać dalej, do kolejnego kraju.